Witam drogich studentów na naszym drugim spotkaniu. Dzisiaj spotkanie również bardzo interesujące. Temat wykładu, czyli tej krótkiej części, o której mówiliśmy sobie 3 tygodnie temu. Idealny lider grupy to ja. Co to znaczy być przywódcą? A więc dzisiaj dowiecie się, kto to jest przywódca, jakie cechy są przywódcy i czy wy jesteście już przywódcami. A wykład poprowadzi pan doktor Rafał Mrówka. I teraz zostawiam was w dobrych rękach pana doktora. Proszę być grzecznymi, słuchać pana doktora i wykonywać polecenia pana doktora. Tylko jeśli będzie czego, ale mam nadzieję, że będzie. Dziękuję bardzo. Witam was serdecznie na kolejnym wykładzie na Uniwersytecie Dziecięcym. Dzisiaj chciałbym wam pokazać właśnie, co to znaczy być przywódcą i czy wy macie szansę takimi przywódcami właśnie zostać. A jeśli tak, to kiedy i od czego to zależy? Spróbujmy w takim razie zacząć od tego, co to znaczy być przywódcą, a spróbujemy sobie to przeanalizować na pewnych przykładach. Jakbyście mogli spojrzeć teraz na tablicę i powiedzieć mi, czy osoby, które za chwileczkę pojawią się na tej tablicy, czy to są albo byli przywódcy. Zacznijmy w takim razie. Kto to jest? Proszę bardzo. Tak. Lech Wałęsa. Tak jest. To jest Lech Wałęsa. Czy Lech Wałęsa był przywódcą? Tak. Dlaczego tak? Proszę. Był prezydentem, przewodniczył krajowym. Okej. Okay. Czy to jest jedyna cecha, która przemawia, jedyny atrybut, który przemawia za tym, że Lech Wałęsa był przywódcą? Proszę. Był szefem Solidarności, był przewodniczącym Solidarności. Okej, moglibyśmy wymieniać jeszcze więcej jego funkcji, jakie tam pełnił. Noblistą był przede wszystkim, prawda, czy jest noblistą Nagrodę Nobla, kiedyś dostał. Pewnie jest wykładowcą na wielu uczelniach, gościnnie zapraszanym. Doktoratem honoris causa wielu uczelni jest również. Jeszcze wiele innych funkcji moglibyśmy wymieniać. Ale ja pytam, że on jest przywódcą. Co świadczy jeszcze o tym, że on jest przywódcą? Proszę bardzo. Decyduje o różnych rzeczach. Czy ma pewną władzę, prawda? Czy miał pewną władzę decydowania o pewnych sprawach, co w jakim sensie czyni go przywódcą? Co jeszcze czyni go przywódcą? Proszę bardzo. Umie przewodzić ludzi. To jest ciekawe. Przewodzić ludzi. Ale co to znaczy przewodzić ludzi? Czym to się objawia, że przewodzi ludzi? Ma wrodzony zmysł przywódcy. To by sugerowało, to co mówisz, by sugerowało, że w takim razie przywódcami się trochę rodzimy, prawda? Mówisz wrodzony zmysł przywódcy. Czyli coś, z czym się urodził, co ma gdzieś od urodzenia jako pewien atrybut. Co jeszcze o nim możemy powiedzieć? Dlaczego jeszcze jest przywódcą? No dobrze. Zostawmy Lecha Wałęsę. Wybitna osobowość, pewnie też wybitny przywódca. Będziemy się potem jeszcze zastanawiać, dlaczego to jest wybitny przywódca. A spróbujmy spojrzeć na kolejną osobę. Kto to jest? Trudniejsza zagadka, proszę bardzo. Jan Szewczyk Sobieski. Tak, zgadza się. Kim był Jan Szewczyk Sobieski? Ktoś dokończy. Podczas walk z Turkami. Pamiętacie, taka była słynna bitwa, nie pytajcie mnie w którym roku, bo tego nie pamiętam, ale taka słynna bitwa pod Wiedniem, gdzie Jan Szewczyk Sobieski na czele tam połączonych kupców kilku armii, w tym przede wszystkim armii polskiej, pokonał Turków i przyniósł odsiecz Wiedniowi. I uratował Wiedeń od najazdu tureckiego, a niektórzy mówią, że pół Europy dzięki temu również uratował. Czy Jan Szewczyk Sobieski był przywódcą? Dlaczego? Bo ludzie się go słuchali, przewodził ludziom, dobrze. Dlaczego jeszcze? Bo był królem.
Czyli przywódca to jest też pewna, pewna funkcja związana z pewną pozycją, jaką się ma. Jan Przemysłowiecki był królem, bądź był przywódcą. Dlaczego jeszcze był przywódcą? Okej? Po jego słowach ludzie poszli na wojnę, zanim ludzie poszli na wojnę, pod jego przywództwem, zanim podążyli, potrafił wzbudzić takie właśnie zaangażowanie ludzi, przewodzić ich, pociągnąć ich za sobą. To w pewnym sensie świadczy właśnie o tym, że był przywódcą. Na pewno. Dobrze. A patrzmy na kolejny przykład. Kto to jest? To jest Adolf Hitler. Niektórzy z was mogą zadać pytanie, co robi ta osoba, która na pewno nie jest autorytetem do naśladowania. Co robi ta osoba wśród takich autorytetów jak Lech Wałęsa, jak Jan Przemysłowiecki? Adolf Hitler był przywódcą? Był przywódcą. Dlaczego Adolf Hitler był przywódcą, to że jest tak różny? Proszę bardzo. Pierwszy wojnie światowej miał tylko gospodarki. Aha. Ludzie ufali Hitlerowi dlatego, że wyciągnął ich z tego kryzysu gospodarczego, w jakim Niemcy się znalazły gdzieś tam po pierwszej wojnie światowej. Wyciągnął i nie wyciągnął, bo skończyło się dosyć marnie dla Niemców. Tak jak powiedzielibyśmy, że po pierwszej wojnie światowej Niemcy były w głębokim kryzysie, tak po drugiej wojnie światowej były pewnie w jeszcze głębszym kryzysie. Jak to było? A umiał przewodzić grupie, bo ciągnął ludzi za sobą, bo powodował, że ludzie robili to, co on chciał, tak? A dlaczego jeszcze Adolf Hitler był przywódcą? Proszę bardzo. Tak. Był świetny mówcą. Okej. Okay. Czyli to, że potrafił porwać gdzieś tłum w trakcie wystąpienia, tłum potrafił pójść za nim, to też świadczy o tym, że był przywódcą. Dlaczego jeszcze? Proszę bardzo. Ludzie się go bali. Czyli przywódcy czasami można się również bać. Dlaczego jeszcze? Miał przekonywać, ponieważ wyciągnął do tego, aby na wojnę szli zrobić z tego, że oni są dobrzy, oni są nasowi, a że tam są aha. Czyli potrafił zaszczepić gdzieś tam wśród ludzi jakieś idee, czasami powiedziałbym, że wątpliwe, a co do ich jak gdyby jakości, ale w każdym razie potrafi zaszczepić. Czy jest przywódcą? Czyli zobaczcie, przywódcą może być ktoś, kto jest dobry, ale również ktoś, kto jest zły. Może poprowadzić ludzi w dobrym, ale może poprowadzić w złym kierunku. Zobaczcie, jak różne jest przywództwo, jak różnych ludzi nazywamy przywódcami tak naprawdę. A kto to jest? Proszę. Bush, George Bush. A kim jest George Bush? Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy George Bush jest przywódcą? Nie. Ktoś powiedział nie. Dlaczego nie? Tak. Dlaczego tak? Potrafi nakłaniać ludzi do czegoś, tak? Co jeszcze? Jest prezydentem. Pełni funkcję pewną przywódczą. Okej, okay, czyli kolejny przykład, ale zwróćcie uwagę, że przykłady wszystkie, które pokazuję do tej pory, o tych wszystkich ludziach, o których tutaj mówimy, to są przykłady polityków, mężów stanu, przywódców państw, prezydentów, firerów, jak w przypadku Hitlera. Natomiast spójrzcie jeszcze na to zdjęcie. A kto to jest? To jest Bill Gates. Czy Bill Gates jest prezydentem? Nie państwa w każdym razie. Kim jest Bill Gates? Jest szefem Microsoftu, prezesem Microsoftu, do niedawna dyrektorem generalnym Microsoftu również. Dzisiaj troszeczkę tą funkcję oddaje już komuś innemu. Natomiast na pewno ciągle stoi na czele Microsoftu, ma wiele do powiedzenia w sprawach Microsoftu. Coraz mniej, ale ciągle dużo, a przede wszystkim stworzył Microsoft. Czy Bill Gates jest przywódcą? Dlaczego Bill Gates jest przywódcą? Nie ma władzy takiej jak prezydenci. Jeszcze raz.
Założył swoją firmę, prowadził swoją firmę. Dlaczego jeszcze? Jest przywódcą dla swojej firmy, dla swoich ludzi. Dlaczego jeszcze? Jest inteligentny. Przywódca musi być inteligentny. Przywódca musi. Ktoś mówi tak, ktoś mówi nie. Dlaczego nie? Dlatego przywódca nie musi być inteligentny. Proszę bardzo. Tak. Może mieć inteligentnych doradców. To byśmy się pewnie musieli zastanowić na tym, co znaczy być inteligentny. Bo czy mieć inteligentnych doradców, to nie znaczy być inteligentnym również w pewnym sensie. Ale może to jest jakiś wybieg. I co potrafi? Potrafią wyciągnąć na szczyt, potrafią pociągnąć dziś w górę. Ma pomysł przede wszystkim pewnie. Byśmy to nazwali być może jakąś wizją tego, co powinien robić, co powinna robić jego firma. Założył firmę, jest jej szefem. No, można powiedzieć, ja też założyłem firmę i też jakiejś firmy jestem szefem swojej władzy. Czy to na to, że jestem wielkim, wybitnym przywódcą? Tego pytania wam nie zadam na wszelki wypadek. Natomiast na pewno Bill Gates takim przywódcą rzeczywiście jest. Okej, dziękuję na razie. Zobaczcie, to jest pięć zupełnie innych osób, żyjących w zupełnie innych krajach, żyjących w zupełnie innych czasach, wykazujących się zupełnie innymi zachowaniami. Zupełnie inne idee im przyświecają. A o każdym z nich, mimo że niektórzy mają władzę bardziej taką polityczną, inni właśnie taką bardziej w biznesie, o każdym z nich mówimy, że to jest przywódca. Ale zobaczcie teraz, jak ciężko jest znaleźć cokolwiek wspólnego między tymi osobami. Co łączy te osoby? Czy jest coś, co je łączy? Że są przywódcami, to ich łączy. Okej, okay. Co jeszcze za... Rządzą firmami, krajami, mają jakąś władzę. Może to jest rzeczywiście coś, co ich łączy. Co jeszcze ich łączy? Mają za sobą ludzi, pewną grupę ludzi, pewną grupę ludzi, za nimi podążają. Co jeszcze ich łączy? Są charyzmatyczni. A co to znaczy być charyzmatyczni? Aha, a jak to się robi? Potrafi dowodzić. Powiedzcie, jakbyśmy spojrzeli na to właśnie, co łączy te osoby, co to znaczy właśnie być przywódcą, podsumowując to, co mówiliśmy na tych poprzednich przykładach. Mówicie ciągle, że przywódca ma jakąś władzę. To prawda, że większość przywódców ma jakąś władzę, ale z drugiej strony ja potrafię z własnego życia, z własnego doświadczenia przytoczyć wiele przykładów takich sytuacji, kiedy byłem w jakiejś grupie, małej, kilkanaście osób. Każdy w tej grupie był równy. Nikt się nie wyróżniał w jakiś sposób. Każdy miał taką samą pozycję. A mimo to w pewnym momencie ktoś z tej grupy zaczął przejmować jakby dowodzenie tą grupą, przejmował kierowanie tą grupą, zaczął pokazywać kierunek tej grupie. I teraz, czy on miał władzę formalną? Nie miał. Był taki sam, jak każdy z nas, każdy inny członek tej grupy. Ale gdzieś zaczął się wyróżniać. Władza, macie rację, że władza jest w większości przypadków pewnym atrybutem przywództwa, ale atrybutem przywództwa, który czasami wiąże się z pewną formalną władzą, wynikającą właśnie z tego, jak mówiliście wcześniej, że dlaczego jest przywódcą? Bo jest prezydentem. Bo stoi za nim ten cały aparat państwa, bo stoi za nim cała ta struktura państwa. Dlaczego ma władzę? Bo jest prezesem firmy, wybrany przez na prezesa firmy, albo doszedł do prezesa firmy. Stoi za nim pewna formalna władza. Ale można być przywódcą również, nie posiadając takiej formalnej władzy, posiadając pewną, byśmy to nazwali, władzę odniesienia, czyli pewien sposób, czy wyróżnienie w grupie, gdzie patrzymy na tą osobę, patrzymy na tego lidera i chcemy za nim podążać, bo on ma to coś, można powiedzieć. Okej, druga rzecz, o której gdzieś tam mówiliście. Przywódca ma plan, ma cel, ma wizję, wie, dokąd zmierza,
Lech Wałęsa wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, co było jego celem. Adolf Hitler wiedział, dokąd zmierza. A przynajmniej tak mi się wydawało. Na podwój świata. Miał wizję wielką. Czy ta wizja też często jest ważnym atrybutem przywódcy? Mieć pomysł. Masz rację, że ważny jest pomysł, ale ważne jest to, czy potrafimy go zrealizować. Było wielu przywódców, którzy miało tylko pomysł, ale nie potrafiły go zrealizować. I takich przywódców pewnie nie uznajemy za tych, którzy byli wielkimi przywódcami. I ostatnia rzecz, o której mówiliście tutaj, znaczy pewnie mówiliście o tym wielu innych, ale ostatnia z tego, o której ja chcę jeszcze powiedzieć. Mówiliście o tym, że przywódca ma charyzmę. To prawda. Większość przywódców, czy wielu przywódców ma charyzmę. Ale co to znaczy mieć charyzmę? Było wiele mądrych ludzi, którzy zastanawiali się właśnie nad tym, co to jest ta charyzma. Wniosek jest generalnie taki, że charyzma to jest to coś, co mają przywódcy i decyduje o tym, że są przywódcami. Co to znaczy być przywódcą, mieć charyzmę? A co jest charyzma? To jest to coś, co mają przywódcy i co decyduje, że są przywódcami. Masz tak. Tak naprawdę problem jest taki, że z charyzmą problem jest taki, to jest pewna cecha, pewna umiejętność, pewien zestaw, być może cech, który nie do końca potrafimy zdefiniować, nie do końca potrafimy nazwać. I to jest problem generalnie z przywództwem, że strasznie trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być dobrym przywódcą. Ja wam pokażę na podsumowanie tej części, jak się definiuje przywódcę. Natomiast tak naprawdę definicji przywództwa jest bardzo, 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 bardzo dużo. Teraz każda z tych definicji opisuje kogoś innego. Opisuje inną sytuację, innego człowieka. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić. Bo jeżeli przywódcą był i Adolf Hitler, i Bill Gates, i Lech Wałęsa, to strasznie trudno jest przy pomocy jednego hasła, jednego zdania opisać unikatowe cechy, unikatowe zachowania, unikatowe relacje z otoczeniem tych wszystkich trzech osób. Tak różnych, tak w innych czasach żyjących, tak innymi rzeczami się zajmujących. Definicja, którą dla was wybrałem, to jest definicja, którą ja strasznie lubię. A nie twierdzę, że jest najlepsza. Jest wiele definicji, ta też ma swoje ograniczenia. Ta też nie zawsze jest dobra. Ale jest ciekawa. Bo co ona mówi? Że przywództwo to zdolność do podejmowania pewnych działań lub tworzenia idei w określonej grupie. Na przykład w organizacji, w firmie, w przedsiębiorstwie albo w społeczeństwie. Pewnych idei, które przyciągają i koncentrują członków owej grupy w długim okresie czasu. Jakby wam to prościej wytłumaczyć. Chodzi o to, że ludzie chcą podążać za przywódcami. Chcą robić to, co robią przywódcy. Myśleć tak, jak myślą przywódcy. I chcą to robić nie tylko dziś i teraz. Chcą to robić długo. Chcą to robić latami. Są w stanie związać z tymi osobami swoje życie w długiej perspektywie. To jest właśnie to przywództwo w długim okresie czasu. To znaczy być przywódcą. Pociągać za sobą ludzi. Tu ktoś z tej strony powiedział w pewnym momencie, ty chyba powiedziałeś, że przywódca to jest osoba, za którą idą ludzie. Dla mnie rzeczywiście to jest fundamentalne w przywództwie. Za przywódcą podążają ludzie. Przywódcy potrafią związać ze sobą ludzi. Gdyby nie było ludzi dookoła przywódcy, gdyby nie było osób, którym trzeba się opiekować, przewodzić, pokazywać kierunek, nie byłoby przywództwa. Przywódca nie istnieje bez grupy. Przywódca nie istnieje bez zespołu. Ale w tym zespole wyznacza właśnie bardzo często kierunek. Mniej lub bardziej formalnie. Pokażę wam jeszcze jedną definicję przywództwa. Drugą, ostatnią, ale ta będzie śmieszna. Co mówi ta przedefinicja? Ta definicja mówi o super przywódcy, czyli taki lepszy przywódca jeszcze można powiedzieć. Super przywódca to osoba, która prowadzi innych, by sami siebie prowadzili. Prowadzi innych, by sami siebie prowadzili. Czyli zobaczcie, że często w przywództwie chodzi o to, żeby ludzie podążali za przywódcą.
szli w kierunku, który on wyznacza, nie do końca nawet mając świadomość, to jest kierunek wyznaczony przez tego przywódcę. Czasami jest tak, że ludzie powinni podążać za przywódcą w kierunku, który on wyznacza, a myśleć, że sami tak naprawdę w taką stronę podążą. To jest święte przywództwo. Oczywiście, znowuż, to nie jest definicja obowiązująca każdego przywódcę w każdej sytuacji. Bo nie ma czegoś takiego, jak uniwersalnie dobre przywództwo. Bo czasami przywództwo oznacza, że umiem słuchać ludzi, staję wśród was i słucham, co mówicie. I robię to, co wy ode mnie chcecie, bo jesteście ode mnie mądrzejsi. Bo mam mądrych doradców obok siebie, jak ktoś powiedział. Przywódca nie zawsze musi być najmądrzejszy. Przywódca musi mieć dookoła siebie mądrych doradców i umieć ich słuchać. Ale przywództwo w takim razie oznacza również to, że umiem słuchać ich doradców. Ale czasami jest tak, że to ja muszę wyjść na środek i ja powiedzieć. Teraz robimy to. Teraz idziemy w tamtym kierunku, a nie w innym kierunku. Nie słucham was, tylko ja mówię, w tym kierunku idziemy. Różne sytuacje, różne przywództwo. I tak jest właśnie z przywództwem. Nie ma niczego całego tak naprawdę. Czy istnieją cechy przywódcze? Jak myślicie? Istnieją. Uniwersalne, zawsze potrzebne przywódcy? I tu się pojawia problem. Jeśli tego można nazwać pomysłowym, a jeżeli akurat w danym momencie, w danej sytuacji, firma, w której działa dany przywódca, wcale nie potrzebuje pomysłowości, tylko potrzebuje zrealizowania pomysłów, które już istnieją, są wygenerowane. Na samym początku może być jakiś problem, po pomysł, ale to chodzi o kogoś innego. Właśnie problem jest taki, pozwólcie, że się odpowiem teraz. Problem jest taki, że cechy przywódcze są, macie rację, ale nie ma czegoś takiego jak uniwersalne cechy przywódcze. Moglibyśmy sobie zrobić listę nie pięciu, a 500 potencjalnych przywódców. Trzeba sobie zrobić listę wszystkiego tego, wszystkich tych cech, które charakteryzują wszystkich tych 500 przywódców. Niestety moja obawa jest taka, że zawsze znajdziemy przynajmniej jeden przykład dobrego przywódcy, który czegoś nie miał, a był dobrym przywódcą. Przykłady, to spójrzmy się tych, które tutaj istnieją. Mamy chociażby właśnie Hitlera, który był takim autorytarnym przywódcą, ale mamy przykłady troszeczkę bardziej takiego, można powiedzieć, bardziej słuchającego przywódcy. Takim chociażby był Bill Gates. Też miał swoją wizję, ale momentami potrafił dużo bardziej słuchać na pewno Hitler. Okej, takich cech możemy u każdego znaleźć wiele, których nie mają inni przywódcy. Nie ma czegoś takiego tak naprawdę, jak uniwersalne cechy przywódcze. Naukowcy szukali w związku z tym, jeżeli nie uniwersalnych cech, to uniwersalnych zachowań. Czegoś, co zawsze robią przywódcy. Zawsze, jak nie wiem, spotykają się z ludźmi, to przywódcy, nie wiem, są mili dla ludzi. Albo wręcz przeciwnie. Nieprawda. Są przywódcy, którzy są bardzo mili, są przywódcy, którzy kompletnie nie są mili. A są tacy, którzy są w niektórych sytuacjach mili, a w niektórych sytuacjach nie są mili. W niektórych sytuacjach są autorytarni, w innych sytuacjach są tacy właśnie gdzieś tam do rany przyłóż. I teraz okazuje się znowu, nie ma czegoś takiego jak uniwersalne zachowanie. Te nowe, współczesne teorie przywództwa, wszystkie charakteryzują czymś, co się nazywa podejście sytuacyjne. Że to, czy będę dobrym przywódcą, czy nie, mając określone cechy, umiejąc robić określone rzeczy, zależy od sytuacji. Słuchajcie, każdy z was, to jest dobra dla was informacja, każdy z was, którzy tutaj są na tej sali, możecie być dobrym przywódcami. Natomiast nie w każdej sytuacji będziecie dobrym przywódcami. Dlatego, że każdy z was ma pewne predyspozycje, ma pewne umiejętności. Pewnie macie różne, każdy inne, ale macie pewne cechy, predyspozycje, umiejętności, jakieś tam właśnie cechy przywódcze, byśmy powiedzieli.
Tylko w niektórych sytuacjach to będą te dobre, pożądane cechy przywódcze, w innych sytuacjach to będą cechy, które wam będą przeszkadzały. Dlatego macie szansę być przywódcami, ale pytanie, czy traficie na swoją sytuację, na swój czas, na swoje miejsce. Zależy. Może tak, może nie. Czy Lech Wałęsa byłby dobrym przywódcą, gdyby Lech Wałęsa urodził się 20 lat wcześniej? Może tak, może nie. A gdyby się urodził 20 lat później? Może tak, może nie. Może byłby elektrykiem po prostu. Tak jak zaczynał. I nikim więcej. A nie mężem stanu, prezydentem najjaśniejszej, noblistą i jeszcze kilka innych funkcji, które wymienialiście dzisiaj. Także to, czy jesteśmy dobrymi przywódcami, czy nie, zależy od sytuacji. Niestety, trudno się zmienia styl przywództwa. Trudno się dostosować do sytuacji. Dlatego nie zawsze będziecie dobrymi przywódcami. Ale macie szansę być, na pewno. Trudno jest zmienić sytuację czasami. Chociaż to też byłby sposób na to, żeby dobrym przywódcą. Nie zawsze się udaje. Czasami niestety pewne osoby po prostu do danej sytuacji się nie nadają. Nie są dobrymi przywódcami na pewne czasy. Lech Wałęsa, wybitny przywódca. Ale Lech Wałęsa w wyborach w 2000 roku bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, dostał coś około 1% głosów. Jeden na 100 Polaków zagłosował na Lecha Wałęsa. Na tego wybitnego przywódcę, który wcześniej polewał tłum. Nie to miejsce, nie ten czas być może. To był dobry przywódca na inne czasy. Dlatego, no niestety, w niektórych sytuacjach sytuacja powoduje, że musimy zmienić jego przywódcę. Dlatego musicie się pogodzić z tym. Dzisiaj w waszej grupie, waszych rówieśników, waszych kolegów, to wy jesteście liderami, to wy jesteście przywódcami. Ale może się okazać, że za chwilę będzie kolejne zadanie do wykonania i ktoś inny będzie przywódcą, bo będzie lepszy. I z tym nie ma niczego złego. Nie chodzi o to, że zawsze musicie być dobrze, że zawsze musicie wygrywać. Chodzi o to, żebyście umieli być przywódcami wtedy, gdy tego będzie wymagała sytuacja. Nie zawsze. Skąd biorą się przywódcy? Szybciutko, żeby was już nie zanudzać, iść w kierunku ćwiczenia, które dla was przygotowałem. Ale generalnie pomysł jest taki, że przywódcy mogą być albo wygodzić, brać się jak gdyby z pewnego przypadku. Czasy tworzą przywódcy. Ta teoria, którą nazwa jest w tej chwili na tablicy Zeitgeist, co po niemiecku znaczy duch czasów, mówi o tym, że przywódcy są przypadkowe zupełnie osoby, tylko czasy stwarzają ich przywódcami. Adolf Hitler mógł być malarzem kiepskich obrazków, bo tak zaczynał, ale został Führerem w III Rzeszy, bo takie były czasy po prostu. Przypadek. Tak mówi ta teoria. Ale jest druga, dokładnie przeciwna teoria. Great Man History, czy wielki człowiek historii, czy wielki człowiek w historii, która mówi, generalnie rodzimy się przywódcami. To czasy nie są ważne. Niezależnie, czy urodzę się dzisiaj, czy urodzę się jutro, czy urodzę się za 10 lat. Zawsze będę wybitnym przywódcą. Właśnie wielki człowiek w historii. I w moim przekonaniu to też nieprawda. Dlatego, że jak patrzę właśnie na tych niektórych wybitnych przywódców, gdyby oni się minęli gdzieś z czasami, to ich wybitnymi przywódcami by nie byli. Gdzie jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Powiedziałem wam, że każdy z was być może będzie dobrym przywódcą. Macie na to szansę, ale rzeczywiście musicie trafić na odpowiednie czasy do swoich umiejętności, ale też pewne umiejętności mieć, pewne cechy posiadać. Nie mam wątpliwości, że posiadacie, bo tu jesteście. Bo już w tej chwili chcecie się gdzieś wyróżniać spośród grupy waszych rówieśników, kolegów. Ale w każdym razie pewne predyspozycje trzeba mieć. Wnioski. Co z tego wszystkiego dla was wynika? Pierwszy slajd tej prezentacji.
prezentacji przedstawiał pewne zwierzątko. Czy ktoś z was pamięta jakie? Kameleon. Dlaczego zacząłem tę prezentację od kameleona? Czy ktoś ma pomysł? Proszę bardzo. Tak. Kameleon zmienia kolory w różnych sytuacjach. I jak to się ma do bycia przywódcą? Okej, okay, może. A może coś jeszcze innego? Dlaczego jeszcze? Umie się dostosować. I to jest powód, dlaczego tam się pojawił kameleon, pojawia się tutaj znowuż na koniec. Dlatego, że dobry przywódca to jest rzeczywiście osoba, która umie przystosować się do czasów, do otoczenia, w którym funkcjonuje. Umie znaleźć swoje odpowiednie cechy i dostosować je do tych odpowiednich czasów. Do grupy osób, do firmy, do władzy, którą posiada, do wielkości grupy, do czego jeszcze? Wielu ludzi zachwyca wtedy w tych czasach, okej, do klienta się potrafi dostosować, jasne, do wielu, wielu elementów potrafi dostosować. Problem polega na tym, że mało jest takich przywódców. Mało jest przywódców, którzy dzisiaj potrafią być inni, jutro kompletnie inni. To są rzadkie przypadki, ale to są ci najwybitniejsi. Ja bym na koniec wam chciał pokazać jeszcze jedną osobę. I teraz myślę, że to jest najtrudniejsza zagadka z tych, które wam dzisiaj postawiłem do tej pory. Kim jest ten pan? Bardzo trafna uwaga, a jak się nazywa? Ktoś wie? Proszę bardzo. A jak się nazywa ten pan? Ktoś wie? Nie wiecie. To jest Jack Welch. Przez 20 lat ten człowiek był szefem takiej bardzo, bardzo dużej i bardzo, bardzo znanej amerykańskiej firmy. Ta firma nazywa się General Electric i produkuje masę, masę bardzo różnych rzeczy. W bardzo różnych branżach działa. Gdzieś tam maszyny, gdzieś tam jakieś leki również, pewnie telekomunikacje byśmy gdzieś tam znaleźli, masę innych różnych branż, masą branż zajmuje się. Jest to jedna z największych firm świata. To jest firma, która w ciągu tych 20 lat, jak Jack Welch był szefem tej firmy, urosła kilka razy. A urosła między innymi dzięki niemu, ale też dzięki temu, że Jack Welch w każdym roku potrafi być innym przywódcą. Jak czasy były spokojniejsze, to on potrafi być spokojnym przywódcą. Jak czasy były dynamiczne, on był dynamiczny. Jak trzeba było mieć wizję, on miał wizję. Jak trzeba było słuchać wizji innych osób, on słuchał wizji innych osób. Jack Welch, dla mnie przynajmniej, jest przykładem takiego przywódcy kameleona. Popatrzcie na niego, popatrzcie na to zdjęcie z boku. Czy są do siebie podobni? Ja uważam, że są bardzo podobni. Niekoniecznie wyglądem. Natomiast pewnymi umiejętnościami dostosowanie się do otoczenia na pewno. Wyglądem niektórzy mówią, że też. Może. Nie podejmuje się tego oceniać. Natomiast na pewno są podobni pewnym charakterem. Okej. Okay. Słuchajcie. Ja mam na koniec dla was, na koniec tej części, przed ćwiczeniem, które też będziemy robić, mam pewną zabawę. Ja wiem, że to niemożliwe, ale ja bym chciał, żebyśmy spróbowali mimo wszystko sprawdzić, czy wy jesteście dobrymi przywódcami, czy jesteście dobrymi liderami zespołów. Za chwileczkę tutaj moje koleżanki i koledzy rozdadzą wam pewien test. I moja prośba jest taka, wypełnijcie ten test. Nie, dla was, tylko i wyłącznie dla was. Wypełnić i poczekać na wyniki. Contact.
w takim razie. Próbuję wam teraz wyświetlić. Puszczę tę kuleczkę. To są prawidłowe odpowiedzi. Policzcie sobie, ile macie prawidłowych odpowiedzi. Traktujcie ten klucz jako jednak w pewnym sensie zabawę. Ci, którzy mają tam 11-12 punktów, niech je pomalają w samouwielbienie, a ci, którzy mają poniżej 7 punktów, niech się nie przerażają. To o tym się znaczy tak naprawdę. Traktujcie to jako tylko i wyłącznie zabawę. Mam nadzieję oczywiście, że ta zabawa sprawiła wam jakąś przyjemność i czegoś się o sobie dowiedzieliście.